Ojejku, to ponagrywałem wczoraj fest, nie? No nie, no nie da się. Jest po prostu ciemno, ciasno i skrajnie niewygodnie. Jest zrobione z pierwszego, bo już wczoraj po prostu mocy nie miałem ani chęci. I wyjrzy tak. Także zaraz tutaj będzie akcja pryskanie wodą i jedziemy z tematem dalej. Jeszcze na pewno 12 puszek mam do wypryskania na tą stronę. Tam w kącie jest dość, także tak powiem, do pełna. O, ale to nic, to się później powycina nożem, więc to nie stanowi żadnego tutaj problemu. Nagrywanie pionowania po raz chyba trzeci, bo się okazało, że ja jednak wczoraj chciałem wam coś pokazać, ale powziąłem nazbyt daleko idące środki ostrożności, zupełnie niepotrzebnie. Dzisiaj troszkę, że tak powiem, już zlałem i działa, więc można i będzie widać, bo to samo przy latarce, to jest w ogóle, to się mija z celem. Druga część strychu jest odkurzona, przygotowana. Tutaj są zrobione przylotki na kable z instalacji typu off-grid, bo tutaj będzie off-gridowa instalacja elektryczna z agregatem i najprawdopodobniej z magazynem energii. Tamta część już jest przykryta z powrotem wełną w drugą stronę, a tutaj jest wcześniej wspomniany wyciąg z okapu. Tak zrobili, no, pajace. I to było wsadzone w ogóle pod tą wełnę, a tam jest kominek, gdzie można to było podłączyć. To wzięli, kurwie jedne, puścili tą rurę tak pod spód i tam tak wychodziła, żeby to tylko dla picu wyglądało. Polinory przyniesione. Także za chwilkę startujemy. Metodykę, jaką sobie obrałem, to znaczy musiałem nabrać trochę doświadczenia, nie ukrywam, ale metodyka teraz będzie taka, że najpierw sobie jadę tutaj te wszystkie szczeliny i to pewno zrobię pistoletem na bardzo małym ciśnieniu i bez żadnej dyszy rozpylającej, a później trzeba jechać od samego końca tam dyszą kątową. O, szumy będą w obrazie, sorry, nic tu lepszego nie zrobię. Także gdzieś was tu zaraz stawiam i działam, bo czasu nie ma. Zaczynam, godzina jest 19:07, prawie 8. Także znowu będzie tu psikania, cholera wie do której. Ale to nic, ognia. I tak właśnie taką metodyką zaczynamy. Tutaj trochę musiałem posrać, bo miałem taką, że tak powiem, końcówkę piany. I najpierw sobie zaczynam temat tak. Żeby uzupełnić tutaj to, co jest pod tymi elementami konstrukcyjnymi i żeby tej piany nie szło cholera, ile wydaje mi się to ekonomicznie, materiałowo uzasadnione. Przesuniemy się. Tak, jest bardzo dobrze. Niezbyt wielkie ciśnienie. Przejdziemy sobie dalej. I tak to było dużo.
nie dyszy, coś pokażę, bo to szkoda truć. Jak wiadomo, że jedno i to samo. Oto spuszczone jest objechane. Już pokazuję, objaśniam. No, co nie działa? No to już co działa. O. Więc tak. Tutaj te przestrzenie, które są między tymi, nie wiem, wegarami, jętkami, jętki to się chyba nazywa. No to są odpitowane i teraz już dysza kątowa. I idziemy od samego końca, od tamtąd warstewka po całości i z powrotem i tak wszystko, także też nie będę nagrywał. Też nie będę nagrywał całości, bo to się mija z celem. Dlatego zrobimy sobie jeden rządek. No a później będzie aktualizacja po nadrysku wszystkiego, bo nie wiem, czy ja to dzisiaj skończę. Jutro idę do roboty, także pasowałoby jutro przychillować coś trochę. Ale już jestem naprawdę wymachany, robię drugi dzień jak normalnie w drugi. To w sumie niedzieli tutaj coś dzieje. Także już was tutaj przestawiam i robimy. A w ogóle skoka pipa mi dał wczoraj kolega. Ja sobie sam nie wymyśliłem, że przecież takim pistoletem można robić bez żadnej dyszy rozpylającej. I właśnie tutaj to przestrzenie zrobiłem sobie taką metodą i wyszło to myślę, że dość ekonomicznie. Wiadomo, że to ileś materiału musi wejść, ale wydaje mi się, że to było całkiem ok. Dysza kątowa. Teraz zobaczymy, czy jest tu okej. Co tam widzicie? Może tak. Później te końcówki są do docięcia, bo to stuchnie pod ten dach. Pewnie przy jakimś drugim nakładaniu, a tu już musi być choć troszkę wentylacji. No, tak w koło Macieja, tylko żebym tego gimbala nie zapryskał, bo będzie katastrofa. Mam nadzieję, że coś tutaj. Ta folia to sobie niech lata. Tyle na razie, bo tyle jak to jest.
to tak. Na dzisiaj definitywnie tyle. Jest godzina po prostu za 17:10. Koniec. Jest opykane. Już tylko odłożę tu te gadżety. I was tu wezmę. Jest opykana całość z pierwszego. Niech to sobie zwiąże. Ło, mi się nie wypiemy w mardoliu. Aha, bo mnie nie widać. Niech to sobie zwiąże. I jutro działamy dalej. Już pokażę. Dobra, zrecenterowany. No i tak to wyszło. Tutaj otworek wspomniany wcześniej na off-gridową instalację. No i tak. Oczywiście nie jest równo, ale wydaje mi się, że nabieram doświadczenia i ta dysza kątowa jest o wiele lepsza do psikania takich rzeczy. Jednak, chociaż mi się wydawało, że tak, o tak, tak sobie ponanoszę, tak prosto, żeby to się nic nie zabawiać, a to właśnie raczej kał prawda z tym wszystkim. Także niech to sobie tu się wygazuje. A to, co się miało rozprężyć, to się już rozprężyło. Niech się to wygazuje do jutra i jutro, moi drodzy, walczymy dalej i kończymy, i ja muszę wstać i muszę to robić w miarę sprawnie i szybko, bo ja jutro idę na noc do pracy, a mam ostatnio dość, że tak powiem, ograniczone chęci do pracy i w ogóle sytuacja w robocie jest taka, że się denerwuję zupełnie niepotrzebnie. No, także na dzisiaj tyle. Tropiciele, w końcu się udało nagrać. No, bo to nagrywałem wczoraj po ciemku, ale to w ogóle to się nie dało i... No i tak, widzimy się jutro. A dla was będzie zaraz. No to jedziemy dalej z tematem. Od wczoraj się tutaj nie zmieniło nic na tym, co zakończyłem. Utwardziła się ta piana, więc za chwilę należy ją spryskać wodą delikatnie i nakładać kolejną warstwę. Zaczynam tam od tamtego rogu, więc znowu postawię pewne jakąś kamerę, żebyście może coś zobaczyli. No to mam 36 puszek wyrobione, ale na dziś kończę, bo po prostu do roboty. Dzisiaj jest co, czwartek? Czwarty, także w
w poniedziałek rano po 4 nocach sobie zakończę robotę i się ani nie kładę i przyjdę tutaj działać dalej. Już pokazuję, jak wyjrzy. O. Jeszcze gdzieniegdzie właśnie mało jest. Będzie to trzeba wyrównać. Zostało mi, jest 14 jakby tych tutaj takich, tych przestrzeni, o, tych takich pojedynczych, a butelek mi zostało 29, więc wyjdzie jeszcze po dwie na każdy i telo. Będzie temat zamknięty i później tylko jeszcze tą wełnę z syfiatą rozłożyć i także kontynuacja nastąpi. No to tak, minęły dni 4, a właściwie dla mnie to noce 4 przepracowane. Nie spałem dzisiaj nic. Ojej, jak ja wyglądam. No, także tutaj już mam wstępnie plan przygotowany. I tak jak mówiłem ostatnio, tutaj jest jeszcze po dwie takie butelki do psiknięcia na taki jeden segment. Czy jest pięknie? Nie wiem. Czy jest równo? Nie jest, a czy jest skutecznie? Jest skutecznie na pewno. Także teraz to będzie tylko kwestia uzupełnienia tego. No tutaj jest beton. Beton. To się trzyma. Dobrze, więc zaraz idziemy jeszcze coś popryskać. No to najpierw zaczynamy działania od pryskania tego stawu wodą. Nie jakoś bardzo dużo, ale troszkę mu tu wody trzeba dać. Się tu muszę zaprzeć. Gramolić. Muszę się czegoś trzymać. Robię to w do dupy kolejności. I teraz będę musiał uważać na tą pianę. Ale na pewno teraz będziecie wiedzieli, co mam na myśli. Troszkę zmniejszyłem.
wracamy jeszcze tutaj. No i już butla wyszła. Tam nie wiem, czy widzicie, czy nie widzicie. No i ten segment jest tutaj już zakończony. To dalej nie ma co truć, bo mi słabo tutaj z tą kamerą. Pokażę i objaśnię, jak skończę i się gimbalowi popiermandoliło. Tak się zrobiło właśnie. No i tym oto sposobem jest operacja pianowania zakończona. Już gdzieś tutaj przejdę sobie bardziej, że tak powiem, w stabilne miejsce. I wygląda to tak. Jedna puszka została, czyli na 120 metrów poszło mi 131 butelek. Także tyle akcji polinorowania. Trzymajcie się. Cześć.